Panie trenerze, no pierwszy sparring, jeśli można to tak nazwać, taka gierka wewnętrzna, jakie wnioski, bo cały czas obserwował Pan poczynania obu ekip z trybun? Tak, no podsumowanie pierwszego tygodnia pracy. To jest to, co założyliśmy. Miał być sparring lub gra wewnętrzna. Zdecydowaliśmy się na to na drugie, więc wnioski za chwilę. Podsumowanie też. Musimy troszeczkę na ten temat podyskutować w sztabie i oczywiście na pewno wierzę, że z tej grupy ktoś nam zostanie na kolejny tydzień, w którym też będziemy sprawdzać zawodników, a jednocześnie pamiętajmy, że musimy dbać o tą codzienną pracę, bo przygotowania są bardzo krótkie. Na oceny na pewno przyjdzie czas już niebawem, no ale już po tej pierwszej gierce widać, że poziom jest naprawdę różny. Niektórzy pewnie zostaną, niektórzy może jeszcze dzisiaj się pożegnają z Widzewem. To znaczy poziom jest różny, dlatego że są z różnych stron ci zawodnicy. Mówię o ligach, żeśmy założyli, że w pierwszym tygodniu sprawdzimy zawodników, którzy kończą rozgrywki na poziomie trzeciej, drugiej ligi, czy też pierwszej. I to zrobiliśmy. Teraz czas na kolejnych i na pewno się spodziewaliśmy, że w tych sprawdzianach jest zawsze tak, że ten poziom się różnicuje, ale wiemy, że bez sprawdzianu, bez zobaczenia tych zawodników w treningu, bez poddania tym testom, no się po prostu tego też tak obiektywnie nie da zrobić. Ilu z tych piłkarzy może zostać do dalszych testów, czy może do podpisania umowy? Tak jak mówiłem, jest to za chwilę podyskutujemy na ten temat, ale tutaj myślę, że na pewno ktoś zostanie. Nie powiem, nie określę liczby, ale wierzę, że na kolejny tydzień pracy kilku zawodników będzie. Z tych piłkarzy, którzy już są od dawna w Widzewie, no widać, że Aleks świetnie czuł się akurat w takich warunkach pogodowych. Może jak taka pogoda będzie w lipcu, to znowu błyśnie techniką i formą. Nie, no na pewno pracuje solidnie od początku, więc to jest taki dobry sygnał dla wszystkich, a szczególnie dla niego. Także wierzę, że to będzie też jego dobry sezon, dobra runda. Dzisiaj nie zagrał Mariusz Rybicki. Jaki jest powód jego nieobecności? No takie drobne jakieś problemy, które spowodowały, że pracował indywidualnie. W tygodniu było dobrze, ale ta gra nie musiała tutaj, no nie musiała. Chcieliśmy, żeby zagrał, ale oczywiście ten drobny uraz nie pozwolił mu wziąć udziału w grze. Pracował, tak jak mówiłem, indywidualnie. No to jeszcze zapytam o Tomasa Fibela. Kiedy dołączy do drużyny i jaka jego przyszłość, bo cały czas znak zapytania przy nim. Jest zawodnikiem Widzewa. Myślę, że tak jak Bartek Pawłowski jest, dostał troszeczkę więcej czasu na odpoczynek. Tak? Przyszły tydzień powinni ci zawodnicy być tutaj z nami w pracy.